Witam serdecznie, Ania Cyska, 11 odcinek programu Artist Garden i ze mną wyjątkowi goście, poparzeni kawą 3. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojtek Jagielski. Tak, i Roma Rosica. To są hasła, które są bardzo fajne i ciekawe i chcę, żebyście wybrali jedno, które do Was najbardziej pasuje. To będzie oczywiście pamiątka. No również proszę, dla Was. Dobrze. Pokaż do kamery. To rzeczywiście odzwierciedla Wojtka w 100%. Tak, to jest człowiek, ziemię. Który, uwierzcie, nie pije alkoholu, a przynajmniej bardzo, bardzo rzadko. Natomiast nie jest w stanie żyć bez czekolady. Niestety potwierdzam, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę. Kiedyś robiłem wywiad gdzieś chyba z grupą Texas w Szkocji i tam z jakąś taką dziennikarką z Polski poszliśmy na piwo. Właściwie to ona poszła na piwo, no ale ja mówię, słuchaj, skoro jestem w Szkocji, spróbuję jakiegoś tutejszego piwa. Wziąłem sobie Guinnessa. No, zrobiłem łyk, skrzywiłem się i mówię, nie, jednak musi być czekolada, bo to jest dla mnie nagroda. I ona to później wykorzystała, opisując mnie, więc myślę, że to akurat chrońmy Ziemię, to jedyna planeta, na której istnieje czekolada, najbardziej do mnie pasuje. Romku? Tak, a ja sobie wybiorę taką oto tabliczkę. O. Moja praca jest ściśle tajna, nawet ja nie wiem, co robię. Ale tu ja widzę po prostu związek pomiędzy artystami, ponieważ naprawdę wiele osób, które było w programie, wybrało właśnie to hasło. To właśnie? To jest coś, to chyba tkwi. Ale moja praca jest rzeczywiście ściśle tajna, bo jestem dziennikarzem śledczym. No właśnie, tu jest podwójne powiązanie. I jeszcze ekspozycję psuję, dziękuję. Tak. No i więcej oczywiście nie mogę nic o tym powiedzieć, bo wiadomo, no bo to hasło. No. Natomiast ja mogę powiedzieć, że rzeczywiście to pasuje do Romka, ponieważ Romek przychodzi na próbę, zwykle milczy i w czasie, kiedy próbujemy dowiedzieć się, Romku, ale co jest nie tak, to mówi, nie mogę wam powiedzieć, ponieważ mam, no szczerze mówiąc, pracuje tutaj mój konkurent i tak dalej, więc, bo rzeczywiście wiesz, że w zespole Romek teraz pracuje w Radiu Z, a jest również z nami gitarzysta, który pracuje w RMF-ie, więc po prostu te... Zajmuje się tym samym dokładnie. Tak jest, także to jest autentycznie tak, jak jest naprawdę z Romkiem. Romku? No ja nic już nie dodam chyba. Po prostu bardzo fajna jest ta. Chętnie przyjmę prezent. Bardzo się cieszę. A jak ten czas, kiedy jesteście już nie tylko dziennikarzami, ale również artystami muzycznymi, zmienił wasze życie i postrzeganie też was przez kolegów z właśnie świata mediów, z dziennikarstwa? To jest trudny kawałek chleba, dlatego że jednocześnie jest tak, że ci, którzy... to jest właśnie kret, to jest kret w zespole, a to jest gitarzysta zespołowy, ale nie wiem, czy będzie ich widać. Tak, więc są dwa światy. Jeden świat to jest świat muzyków i świat muzyków traktuje nas trochę niepoważnie, uważając, że w gruncie rzeczy jesteśmy dziennikarzami. Dziennikarze uważają, że coś z nami musi być nie tak, bo po prostu tak dużo czasu spędzamy na muzyce, że nie wiadomo, czy jeszcze jesteśmy dziennikarzami. Jest świat pośredni, czyli dziennikarzy muzycznych, którzy sami chcieliby być muzykami i uważają, że nam się udaje, dlatego że my jesteśmy dziennikarzami i pracujemy w mediach, w związku z czym sami siebie lansujemy, co jak widać na tym przykładzie nie jest prawdą. Romku? No dokładnie, co ja mogę powiedzieć. No rzeczywiście istnieje taka jakby pewna opinia dziennikarzy i właśnie naszych kolegów dziennikarzy, że nam się po prostu udaje jakoś zaistnieć w radiu z naszymi piosenkami, dlatego że właśnie jesteśmy dziennikarzami, że znamy, że w zasadzie dziennikarze muzyczni, szefowie redakcji muzycznych to są nasi koledzy. No ale tutaj właśnie nic bardziej mylnego, ponieważ po pierwsze w Radiu Z, żeby w ogóle utwór wszedł, to musi być zbadany na 1000 razy jeszcze bardziej, żeby właśnie dyrektor muzyczna, pani dyrektor muzyczna w tym przypadku, no nie była posądzona o to, że kolegów promuje, więc ona to naprawdę najpierw bada 1000 razy, zanim zdecyduje o wpuszczeniu na antenę. Podobnie jest w RMF-ie, a na przykład w Radiu SK chociażby, no w ogóle nas pan nie gra, no bo jesteśmy, nie wiem, dziennikarzami, tak? Więc z tym jest naprawdę gorzej. A fakt, że to się pojawia, oznacza tylko i wyłącznie tyle, że po prostu gramy bardzo dobrą muzykę.
Proszę, Wojtek się zgłasza. Pięknie usłyszał, że jestem nauczycielką, po prostu wie, co robić. A nawet przedszkolanką. Natomiast chciałem tutaj podać jako przykład wydarzenie, które się wczoraj stało. Mianowicie graliśmy koncert, na którym było kilkoro wykonawców. I to był, no, takie dni miasta, prawda? I było tak, że jak myśmy podjeżdżali tuż przed naszym koncertem, przed sceną, gdzie grał inny zespół, naprawdę było dosłownie, no, może 20 osób. Myśmy grali mniej więcej pół godziny później i było już kilka tysięcy osób. Po nas grała jeszcze inna artystka i na niej znowu było jakieś 100 osób. Więc my mamy w tej chwili naprawdę pewność, mówię to z całym przekonaniem, że nasza muzyka jest autentycznie przez ludzi lubiana, jest akceptowana i mamy tego dowody wtedy, kiedy ludzie po prostu sami z siebie przychodzą na nasze koncerty. Romku? Co więcej, mamy tego dowody i to jest taki naprawdę pierwszy sezon nasz w tym roku, kiedy w styczniu, lutym, marcu graliśmy dużo koncertów klubowych, czyli takich, na które, no, trzeba przyjść i zapłacić pieniądze. I na nasze koncerty średnio pojawiało się około 500 osób na tych koncertach klubowych. Jak rozmawiamy z naszymi kolegami, koleżankami z branży, no to u nich naprawdę można na palcach jednej ręki policzyć artystów w Polsce w tej chwili, którzy no, zapełniają takie sale. Więc jesteśmy z tego bardzo powodu dumni, a jeszcze bardziej dumni jesteśmy z tego, że na nasze koncerty przychodzą zarówno bardzo młodzi i bardzo już, no, wiekowi. Były panie, które miały po 80 parę lat i hulały sobie pod sceną w klubie. Dziękuję, Romku. Natomiast chciałem też dodać, że my zawsze robimy taki test na proporcje między kobietami a mężczyznami, którzy przychodzą na nasze koncerty. Jesteśmy z tego bardzo dumni, że jest przewaga kobiet. A jednak. Tak. Romku? Ja już nic nie jestem w stanie dodać, proszę bardzo. Bardzo dobrze, pozwoliłam dużo mówić, powiedziałam, że jak najbardziej właśnie, mogą jak będziemy mówić, tak gadać, to ona ma tam dużo pytań, będziemy tu siedzieć i nieskończenie. I to wychodzi tak, że panowie ze względu, myślę też na swój zawód, tutaj działają jak najbardziej i wzajemnie uzupełniają swoje wypowiedzi, co mnie z drugiej strony bardzo cieszy. Pamiętacie moment, kiedy zaczynaliście i od razu wiedzieliście, że Poparzenikową 3 to będzie przepis na sukces? Czy jednak ten pomysł gdzieś był odkładany i dopiero po jakimś Wojtku, zanim ci oddam mikrofon, głos, bo mam go teraz przy po sobie. Jakimś czasie? Nie, właśnie nie. Nie byliśmy absolutnie przygotowani na ten sukces. Byliśmy przekonani, że nasze granie to będzie tylko i wyłącznie granie gdzieś tam w jakiś dla wąskiej grupy odbiorców, szczególnie dla dziennikarzy, no bo zaczęliśmy grać koncerty dla właśnie naszych znajomych dziennikarzy. Tak powstał też nasz kontrabal dziennikarzy, czyli taka coroczna impreza, nasze urodziny. I on się rozrasta, teraz już ponad 1000 osób się pojawia na tej imprezie. I tak naprawdę momentem przełomowym, kiedy zauważyliśmy, że może z tego być coś więcej, był 2011 rok, kiedy zagraliśmy na dzięki Ninie Terentiew, która wybrała nas jako swoich przedstawicieli w konkursie Top Trendy i tam zagraliśmy kawałek do tańca i po tym wydarzeniu zaczęły grać ten kawałek stacje radiowe i to był taki moment rzeczywiście przełomowy, że pierwszy raz zauważyliśmy, pamiętam to jak dziś, graliśmy w Sandomierzu, wyszliśmy na scenę, jak zagraliśmy kawałek do tańca i ludzie już go znali i się cieszyli jak go gramy, ja powiedziałem wtedy do chłopaków, mówię, zobaczcie, zaczęło się. I tak się właśnie zaczęło. Ja chciałbym tylko dodać, że na poważnie mówiąc, to pewnie nikt na początku drogi nie zdaje sobie sprawy z tego, czy ma szansę na to, żeby to był sukces, ale ja wierzę w taki przepis, że żeby był rzeczywiście sukces, to trzeba naprawdę pracować. I muszę ci powiedzieć, że niezależnie od tego, co można sobie myśleć, że my jesteśmy takimi luzakami i w ogóle się tym bawimy, owszem, bawimy się tym, ale tak naprawdę to już jest nasz drugi zawód, kolejny fakultet i my naprawdę jesteśmy pracowici. Zauważ, że, prawda, Romku, że teraz od kilku lat
prawie wszystkie weekendy mamy zajęte graniem. W międzyczasie jeszcze robimy próby. No, gramy też, żeby mieć nowe kawałki, to gramy też te próby po to, żeby później wejść do studia. I to jest czas, który praktycznie my naprawdę poświęcamy na to, żeby to było zawodowstwo. I jedna rzecz to jest to, że rzeczywiście pracujemy jeszcze jako dziennikarze, ale też z drugiej strony, chociaż nie tylko, żeby była jasność, że w zespole są też inne osoby, ale naprawdę traktujemy muzykę super serio i to, co jest już efektem, który jest widoczny w teledyskach czy na koncertach, to jest efekt ciężkiej pracy. Romku? No już też nie mam co dodać, tak. To... Osobiście bliżej wam do dziennikarstwa czy do muzyki? Teraz, w tej chwili. Pytałam o kolegów, więc teraz pytam o was. No właśnie, to jest dobre pytanie. Znaczy, mi jest bliżej do dziennikarstwa cały czas. To traktuję jako główny zawód i myślę, że tak już zostanie. Jakąś tam też karierę w tym zawodzie robię. No ale muzyka przestała być już tylko hobby rzeczywiście i stała się może nie tak samo ważna, ale równie ważnym zajęciem, szczególnie, że mamy z tego pieniądze i to już całkiem niemałe, więc no, tym bardziej trzeba to pielęgnować. Wojtku? Romku, więc ja chciałbym powiedzieć, że jest jeszcze coś, co jest w tej strefie muzycznej bardzo ważne, to znaczy my naprawdę poznajemy życie od strony, która pozwala nam nie oderwać się od realiów życia, ponieważ jeździmy po takich miejscach, gdzie spotykają nas różne przygody, których z pewnością byśmy nie mieli, gdybyśmy byli tylko w Sejmie, czy też poruszali się po ulicach Warszawy. Oto jeden z przykładów. Siedzący tam gitarzysta, którego w tej chwili prawdopodobnie nie widać, miał taką oto przygodę. Graliśmy w małym miasteczku i czasami zdarza się tak, że jeżeli scena jest odpowiednio zbudowana, no to część zespołu wychodzi do ludzi, żeby po prostu grać dosłownie w tłumie. No i w pewnym momencie właśnie nasz gitarzysta zszedł, żeby zagrać i stanął przed panią, która wcześniej wyraźnie była jakby zapatrzona w niego. Stanął przed nią, gra na gitarze, a ona mówi do niego: proszę odejść, bo mi pan zasłania. Romku? Tak, zdarzają się bardzo, bardzo ciekawe historie. Czekaj, jestem nieprzygotowany. Nie wiem, co mam opowiedzieć. To może przypomnij mi. No, jest kilka. Na przykład o tym, w jaki sposób panowie za 15 zł mogli dojechać, czy tam za 8 zł. A, właśnie. To z kolei inni nasi koledzy, Jacek Kret i Marian Hilla, są znani z tego, że lubią się dobrze bawić. Ja zaraz chyba poproszę, żeby się pokazali. Tak. Tak, także... Panowie, na chwilkę do nas pokażcie... Pokażcie tylko swoje twarze. Doskonale potrafią się bawić. Proszę bardzo. Było wiadomo, o kogo chodzi. Tak, to są oni. To jest Marian mieszczą Hilla, się. To jest Marian Hilla, Jacek Kret, Krzysztof Zasada. Wcześniej Krzysztof Zasada. Panowie... Zaczęłam się bać. Możecie już iść. Możecie już iść. To się lubi bawić przecież. Tak. I właśnie po jednej z takich zabaw w mieście Królów Polskich w Krakowie nasi koledzy wsiedli do taksówki i tu chodzi o to, żeby pokazać tę ich ułańską duszę. Wsiedli do taksówki. W tej taksówce powiedzieli tam adres jaki. Nie, powiedzieli, że do hotelu. Nie powiedzieli jakiego i usnęli. No i pan ich tak wiózł. Wiózł. Nagle w końcu już tam chyba się zdenerwował, że oni tam śpią. Zaczął ich tam budzić. Panowie, no ile ja mam jeszcze jeździć? A ile jest na liczniku? Spytali koledzy. No 130. To proszę dojechać do 200, a potem do hotelu. Proszę bardzo. Ja jeszcze opowiem tylko jedną historię, taką już naprawdę blisko życia. To jest klasyk dotyczący właśnie tych, można powiedzieć, zderzeń z taką no, inną trochę kulturą. Mianowicie kiedyś zatrzymaliśmy się, po prostu w trasie będąc, chciało nam się siku. Zatrzymaliśmy się przy toju, który był na budowie. Budowa już była nieczynna, bo to był wieczór. No i wyszliśmy, zapytaliśmy ciecia, który tam siedział, wiesz, w takiej budce. To był facet mniej więcej między 35-40 lat, powiedzmy, i towarzyszył mu piesek. No więc zapytaliśmy, czy moglibyśmy skorzystać z toja, ponieważ jesteśmy akurat w trasie. No i nigdzie nie ma tutaj, gdzie się zatrzymać, a jesteśmy kulturalni, więc chcielibyśmy nie w krzakach. Więc on mówi, no dobra. No i my po kolei wchodzimy. Po czym wychodzimy. No i tam chłopcy wychodzą, w pewnym momencie wychodzi Kret. No więc cieć pyta Romka, który stał obok, mówi, czy to jest Kret?
Na co Romek mówi, ponieważ nie było sprecyzowany, który kret, mówi, tak, to kret. No, po chwili wychodzę ja. No i ja przechodzę, a on mówi, a to jest Jagielski? No to Romek mówi, no tak, to jest Jagielski. A chuja tam, Jagielski jest większy. Prosimy o następne pytanie, dziękuję. Podobno telewizja kłamie. To jest odwieczny problem właśnie. Zabrakło mi słów teraz. A propos różnych zdarzeń, przed wami Woodstock, już niedługo. Podobno tam publiczność jest naprawdę wyjątkowa. Szykujecie coś specjalnego? No, szykujemy nasz koncert, który będzie miał wyjątkową oprawę, ale nie będziemy zdradzali jaką, ponieważ zachęcamy, żeby każdy się przekonał, przyszedł i zobaczył. I będzie naprawdę mega wyjątkowa, tak mogę powiedzieć. No ja mogę tylko dodać, że ma to pewien związek ze... zobacz, czy ja ci się kojarzę... Tak, czy ja ci się kojarzę ze światełkiem twojego życia? Troszeczkę, po tym jak na mnie patrzysz. A po tym koncercie będziesz wiedziała, o co chodzi. Romku? Ja już powiedziałem. Wolicie zaskakiwać, czy być zaskakiwani na przykład przez fanów? Nie lubimy być zaskakiwani przez fanów. I tutaj też taka kolejna historia. Mieliśmy taką kiedyś... psychofankę, która udawała, że ma raka, żeby się do nas zbliżyć. I to było ciekawe socjologicznie zjawisko, ponieważ no, wzbudzała naszą litość oczywiście. Twierdziła, że ma raka trzustki. Chociaż tak twierdziła przez pół roku, to nam się wydawało już troszeczkę zaskakujące, że pół roku żyje z rakiem trzustki, co jest raczej niemożliwe. Więc Wojtek, który studiował wcześniej oczywiście, jak wiadomo, medycynę, zaczął jej zadawać konkretne pytania. No i od tego momentu dziewczyna zniknęła, po czym pojawiła się przy jakimś innym zespole. No, więc nie lubimy być zaskakiwani przez fanów, ale bardzo lubimy ich zaskakiwać. A czasami ich zaskakujemy, bo na przykład opowiadam dowcip. Zawsze ten sam. I za każdym razem się śmieją. Co więcej, my też. Nie wiem, czy to świadczy o tym, że mamy pamięć złotej rybki. Brawa od kolegów z zespołu, Romku? Więc to tutaj jest odpowiednia synchronizacja. Ja może, nie, jak opowiem, to już wszyscy nie, będą... Nie opowiadaj. Już nie, Romek, opowiadać tak, to takie, żebyśmy mogli, wiesz, nie, dobrą cenzurę zrobić. Cała Polska już będzie znała, cała Polska będzie znała. Poza tym on jest śmieszny i my się nigdy z niego nie śmiejemy. Oj, dawaj! Mi nie sprawisz takiej przyjemności. Dobrze, dowcip ma związek z piłkarzami, tak? Romku, naprawdę nie opowiadaj. Nie? Mówię ci poważnie, dlatego, że to jest magnes. Wojtku, teraz. Wojtku, zaraz cię wyprosimy. Teraz, do konta. Tak, dobrze. Teraz chodzi o to, żeby tak, przyszli. Żeby zaraz... przyszli usłyszeć, tak, jaki dokładnie. To jest dowcip. Dokładnie, nie dam się namówić. Nie, absolutnie. Nie, no ale proszę bardzo, Wojtku, to ja ty mogę to powiedzieć robisz inny mój czarny PR. No to proszę bardzo. Dobrze. Nadruk to dwa teraz za karę. Dobrze. To jedynka. Co robi mężczyzna po seksie z łysą kobietą? Strach się bać. Odkłada do kołyski. Dziękuję. Dobrze, ja mam mniej hardkorowy. Zrobimy dwie wersje. Ja mam mniej hardkorowy. Mężczyzna się zastanawia, że skoro orgazm, jego orgazm trwa 3 sekundy, to jak zagospodarować sobie resztę dnia? Już? Koniec? Tak, to już koniec. Dobrze. Znaczy, my mamy jeszcze inne dowcipy, ale nie chcielibyśmy zaniżać poziomu. Ale ja jestem na wszystko przygotowana, zobaczcie, po prostu... Ja tutaj do was z dobrocią, ale... Dobrze, na koniec, słuchajcie, tej bardzo miłej rozmowy, bo obiecałam, że będzie krótko zwięźlej na temat. Chciałabym was zapytać o marzenia i o to, jaką rolę odgrywają w waszym życiu. Żeby najtrudniejsze Romek pytanie. Potrzebuje się zastanowić, a ja mam takie jedno marzenie. Otóż chciałbym, żeby na naszych koncertach, nie tylko na 4 czy 5 piosenkach, na kilkanaście, które gramy, publiczność śpiewała i znała teksty. Tylko żeby od początku do końca, tak jak na Lady Punk. Dokładnie, a ja bym chciał, takie moje marzenie, oczywiście związane z graniem, z zespołem, jeśli o takim mówimy, jest takie, żebyśmy pojechali na festiwal na przykład Rock Am Ring albo gdzieś na wyspy i żeby tam wszyscy, Angole, też od początku do końca śpiewali nasze piosenki po polsku. Proszę, Wojtku.
To ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli byśmy pojechali na festiwal Rock Am Ring, to żeby na naszym koncercie znowu piorun poraził parę osób, ale może nieśmiertelnie. Dziękuję. I żeby śpiewali też od razu symultanicznie, tłumacząc na niemiecki. To widzę szeroki zakres tych marzeń. Z jednych marzeń wychodzą coraz szersze. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami, że byliście. Przed wami koncert, mam nadzieję, tak przyjemny, jak tylko sobie to wymarzyliście, jak chcecie. Jeszcze niedawno padał deszcz, więc no niestety po mnie może mocno nie widać już, bo zdążyłam wyschnąć, ale całe szczęście słońce wyszło tuż przed wywiadem. To jakaś magia. Wiesz, szkoda nam, że wyschłaś. Przykro mi. To wszystko dzięki Jackowi Kretowi, który zawsze przynosi nam dobrą pogodę, mimo tego, że nie jest pogodynkiem, a jest jego bratem bliźniakiem. Ale to tak blisko. Te więzy przechodzą. No po prostu obaj mają jakąś czujność pogodową i to widać. No. Na naszym koncercie to było nawet widać wczoraj. Nagle padało, potem my wchodzimy, nie pada, a potem znowu pada. I tak to po prostu zawsze jest. Dobrze, że nikt na waszych koncertach nie pada, bo byłoby ciężko. Chociaż jak Wojtek mówi, że mają kogoś ma piorun strzelić, to różnie może być. Ale rozumiesz, że to był żart. Oczywiście. Nie byłem pewien. Dziękujemy ci za ten wywiad. Zapiszę ci to, że to był żart. Wytatuj. Na razie. Dobrze. Na twoich plecach. Do widzenia. To byli Poparzeni Kawą 3. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. To co, serio mogę wziąć? To co, dubel techniczny?